Cześć, nazywam się Gabi Wielomowski, jestem przewodnikiem po Stanach Zjednoczonych oraz prowadzę biuro podróży na Nowym Jorku Przewodnik USA. Dziś chciałem Was zaprosić do parku Xcaret, który znajduje się w Meksyku na Riviera Maya. Park zajmuje ponad 80 hektarów i potrzeba całego dnia, żeby doświadczyć przynajmniej części atrakcji, które oferuje. Nie jest to typowe zoo, ponieważ zwierzęta żyją w warunkach naturalnych, częściowo naturalnych i mogą przemieszczać się w pewnym zakresie po parku. W całym parku nie jest tylko rozrywka. Chodzi o pokazanie piękna Meksyku, edukację oraz konserwację, między innymi pewnych gatunków motyli, które mieszkają w parku. Jedną z najpopularniejszych atrakcji jest podwodna rzeka, która występuje naturalnie. Można nią przepłynąć przez cały park. Xcaret potrafi nas zaskoczyć kilkakrotnie podczas jednej wizyty. Jednym z celów parku jest edukacja i zapoznanie się z kulturą meksykańską, a dla niej śmierć jest bardzo ważna. Przy okazji, cmentarze meksykańskie wyglądają zupełnie inaczej niż cmentarze w jakiejkolwiek innej części świata. Park położony jest bezpośrednio przy Morzu Karaibskim i dla gości dostępna jest plaża. Park założony ma być bardzo interaktywny i chodzi o to, żeby zwiedzający mieli możliwość jak najbliższego kontaktu z przyrodą. Pływanie z delfinami to najczęściej wybierana atrakcja przez gości, a przy okazji możecie zrobić to najtaniej ze wszystkich miejsc na Karaibach, w których taka atrakcja jest dostępna. Wieczorem są różnego rodzaju show związane z kulturą meksykańską,
ale ja nie zostałem do wieczora. Mam nadzieję, że film się Państwu podobał. Jeśli tak, to proszę o subskrypcję oraz uwagi pod spodem. Dziękuję bardzo i zapraszam.